7 dni wcześniej zapeklowałem cienką łopatkę na mokro w samej soli. Teraz pokroiłem je na grube kawałki i dodaję 2-3 łyżki ulubionej przyprawy do grilla. Mieszam i napełniam szynkowar. Ubijam warstwami. Zamykam szynkowar i zaczynam parzyć. Docelowa temperatura wody 80 stopni Celsjusza. Gdy ją osiągnę, to zwiększam moc grzania. Czas parzenia 2 godziny 20 minut. Po parzeniu studzenie i do lodówki. Pachnie smakowicie. Odczekałem 2 dni, bo tyle stało w lodówce. Jak tutaj widać, bardzo ładne, duże kawałki, sporo galaretki w przestrzeni. Pierwsza warstewka trochę mniej stabilna, pozostałe już się trzymają. Bardzo intensywna wędlina. Piękna rzecz. O, zaraz to wrzucam na chlebek i będę szamał. Może nawet troszeczkę za dużo tej przyprawy dałem, bo jest naprawdę bardzo, bardzo mocno intensywna. Miam. O, ale jak to pachnie. Całkiem sporo galaretki. Fajne, kruche mięsko, dobrze zbite. Sporo wciągnęło tej wilgoci w siebie z powrotem. I... aha, się trudno powstrzymać przed dalszym jedzonkiem. Naprawdę zarąbiście wyglądamy. Taki wielki kawałek mięsa jak tutaj. Miałem większe obawy o to, że to będzie się chciało i będzie się łatwo rozpadało. Jakoś super stabilne nie jest, ale jak widać, plasterki się kroić da. Super estetycznie wygląda. Świetna galaretka. Bardzo mocny smak. Niam. I jak widać, naprawdę cieniutko. Cieniutko daje się pokroić. Pomimo całkiem dużych kawałków ładnie, spójnie się trzyma. Bardzo fajna wędlina. Mocno intensywna wędlina. Tak jak powiedziałem, można byłoby dać się troszeczkę mniej przyprawy, ale to też zależy od przyprawy, od konkretnej przyprawy, jaką została zastosowana. Ta jest naprawdę bardzo, bardzo intensywna. Spróbujcie sami. Bardzo fajnie wygląda, świetnie smakuje, a ilość przyprawy możecie już dopasować do swoich
indywidualnych gustów i potrzeb. W każdym bądź razie jest intensywna, ale nie przesadzona i z rozkoszą ją spałaszuję. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki domowe. Było, jest i będzie lepsze. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!